Na tym filmie wyjaśnię, jak należy poprawnie interpretować takie elementy jak księgowanie środków trwałych. Oczywiście możecie sobie przeczytać, co to są środki trwałe. Tutaj są wymienione tak poprawnie elementy składowe środków trwałych. Co można nazywać środkiem trwałym? Generalnie należy wyobrazić sobie sytuację prowadzenia normalnej działalności gospodarczej, takiej rzeczywistej, i środkami trwałymi wówczas możemy nazwać wszystkie elementy, które służą nam do prowadzenia działalności na okres dłużej niż rok. Także to są wszystkie elementy trwale związane z prowadzeniem działalności. Dobrze, to jest element tam dodatkowy, tutaj z książki, którą wymieniłam w podpisie. A oczywiście, tak jak widzicie, zadanie jest kompletnie rozwiązane. Ja chciałam na tym filmie wytłumaczyć, skąd biorą się określone kwoty i dlaczego akurat na tym, a nie innym koncie takie elementy księgujemy. Pamiętajmy o podstawowej zasadzie księgowania, czegokolwiek to by nie było. Każda operacja jest zapisana na dwóch kontach, w tej samej kwocie i po przeciwnej stronie. Jeśli o czymkolwiek jeszcze innym dodatkowym zapomniałam, to najpewniej jeszcze wyjdzie w trakcie nagrywania tego filmu. Zaczynamy od operacji pierwszej. Jak widzicie, wszystko jest tutaj już rozpisane, co z czego się bierze, ale teraz wyjaśnienie, dlaczego to konto, a nie inne. Jeżeli otrzymano fakturę VAT, ja biorę tutaj pod uwagę VAT 23%, już taki aktualny, i otrzymano fakturę za zamówiony środek trwały, który jest wart 10 tysięcy złotych, i doliczono do tego VAT, tutaj od 10 tysięcy to by było 2300 zł, i jednocześnie otrzymano od dostawcy środek trwały, który wymaga montażu. Jeżeli otrzymano fakturę, czyli to będzie u nas operacja pierwsza, to będziemy mieli w tym momencie po pierwsze tak zwane rozrachunki. Rozrachunki, czyli zarazem należności i zobowiązania. Oczywiście, że zamiast tego konta pozostałe rozrachunki oddzielić można i tu wyróżnić konto na przykład zobowiązania wobec dostawców i oddzielnie rozpisać drugie konto, które by miało nazwę należności od odbiorców. Jeżeli osoba sprawdzająca wymaga po prostu konta rozrachunki, to piszecie rozrachunki. Jeżeli ona wymaga rozbicia na konto należności i na przykład zobowiązania, to tak robicie. W tym przykładzie korzystam z wygodnego konta rozrachunki. Czyli jeżeli otrzymano fakturę, to taki dokument świadczy tylko o tym, że powstaje u nas zobowiązanie, czyli na koncie rozrachunki po prawej stronie powstaje zwiększenie, tutaj oczywiście zapisujemy numer tej operacji, na kwotę 12 300, czyli to jest kwota, jaka na którą się składa środek trwały w budowie. I teraz tak, pamiętajmy o tym, czy to środek trwały w budowie, czy to środek trwały ogółem. Generalnie te konta aktywne, związane z aktywami, czyli środkami, które służą nam do prowadzenia działalności, po lewej stronie mają zwiększenia, po prawej stronie mają zmniejszenia. Więc jeżeli jest to środek trwały, należy do grupy generalnie aktyw, czyli elementów do prowadzenia działalności, to po tej stronie zapisujemy, że tych środków trwałych w budowie mamy o 10 tysięcy więcej przy numerze operacji numer 1 i nie wpisujemy tego od razu na środki trwałe, na to główne konto, ponieważ jest informacja, że środek trwały wymaga montażu. Czyli taka lampka ostrzegawcza, nie robimy od razu środek trwały, bo środek trwały jest wtedy, kiedy możemy od razu z niego korzystać. Jeżeli jest to kategoria środek trwały w budowie, oznacza to tyle, że jeszcze nie możemy go wykorzystywać do prowadzenia działalności. Jest jakby taki w cudzysłowie uśpiony. Dwójka. Firm, a oczywiście jeżeli jakakolwiek faktura jest naliczona z VAT-em, to
nasze rozrachunki na 12 300 rozbijamy na netto, czyli bez VAT-u 10 tysięcy, bo tyle jest warte na ten teraz moment środek trwały w budowie, a pozostałe 2 300 jako 23% kwoty netto wartości tego środka trwałego w budowie wpisujemy na konto rozrachunki z tytułu VAT, gdzie po lewej stronie umieszczamy pozycję naliczony VAT, a po prawej stronie należny. Naliczony VAT to jest ten wynikający z faktury zakupowej, czyli jak ktoś nam wystawia fakturę, a należny to jest przy sprzedaży, czyli jak my komuś wystawiamy fakturę. Dlatego tutaj ta kwota, pozostałe rozrachunki to jest kwota VAT-u, który musimy komuś zapłacić i wartość tego środka trwałego w budowie. Druga operacja. Firma przeprowadzająca montaż przekazała fakturę za wykonanie usługi i ona jest na kwotę 2000 zł i 460 zł VAT-u, bo tutaj w tym zadaniu bierzemy pod uwagę naliczanie VAT-u. Dlatego możemy zauważyć, że jeżeli ktoś nam wystawi fakturę, to znowu powstają nam dodatkowe zobowiązania, czyli księgujemy na koncie pozostałe rozrachunki po prawej stronie, gdzie mamy zwiększenie naszych zobowiązań i ta kwota musi, jak była zaksięgowana po prawej stronie, musi być zaksięgowana po lewej stronie i sama kwota VAT-u jest tutaj zapisana na koncie rozrachunki z tytułu VAT, czyli tu jest przy zakupie, tu jest przy sprzedaży i kwota 2000 zł wchodzi nam do wyceny środków trwałych w budowie. Dlaczego? Bo ta firma wystawiła nam fakturę za montaż, oczywiście tego środka trwałego wynikającego z operacji pierwszej. Dlatego jeżeli środek trwały netto był wart 10 tysięcy złotych, do tego dochodzi nam 2000 kosztu wykonania środka trwałego, no to w tym momencie podwyższa nam to wartość takiego środka trwałego i on prawdopodobnie nie będzie wart już 10 tysięcy, a wręcz suma, czyli 12 tysięcy. I operacja numer 3. Z magazynu materiałów wydano do montażu zakupionego środka trwałego materiały o wartości 400 zł. Czyli na koncie materiałów, którym jest kontem aktywnym, po lewej stronie, jak to w kontach aktywnych, tu jest zwiększenie, tu jest zmniejszenie. Czyli na koncie materiałów robimy, że będziemy mieć mniej materiałów, czyli po prawej stronie. Operacja numer 3 na kwotę 400 i tutaj, jeżeli mamy mniej materiałów po prawej stronie, to po lewej stronie wchodzą nam te materiały w tej samej wysokości na konto środki trwałe w budowie, bo jak tutaj było napisane, te materiały wydano do montażu cały czas tego zakupionego środka trwałego. W operacji pierwszej mówiliśmy o samym zakupie takiego środka, który wymaga montażu. W dwójce wykonano wystawiono nam fakturę z samego montażu, ale od nas z magazynu pobrano materiały na montaż środka trwałego i teraz w czwórce mamy odebrano środek trwały, wystawiając dokument OT. Dokument OT to jest otwarcie środka trwałego, więc w tym momencie to jest taki dokument dodatkowy i wartość tego środka trwałego wynosi 12 400. Czyli skąd się wzięło te 12 400? Bo tyle nas kosztował środek trwały w budowie, czy tam powiedzmy środek, który wymaga montażu, koszt montażu i dodatkowa wartość materiałów, które musieliśmy zużyć na wykonanie tego środka trwałego. Suma tutaj 12 400 i po pierwsze ona wynika tutaj z samej operacji, ale też można zrozumieć skąd też się bierze, więc te jakby po lewej stronie tu mieliśmy zwiększanie wartości naszych środków trwałych w budowie i teraz nie będziemy mieli tego środka trwałego w budowie, a więc go w cudzysłowie, no może nawet i dosłownie, wyksięgowujemy po prawej stronie i zapisujemy już na typowym koncie środki trwałe po przeciwnej stronie. Czyli stąd, z tego konta wyksięgowujemy nasze koszty związane z tym środkiem trwałym w budowie i te nasze 12 400
przekładamy na konto środki trwałe i będziemy mieć jakby zwiększenie środków trwałych, już takich do prowadzenia działalności, a całkowicie pozbędziemy się środków trwałych w budowie. Piątka. Otrzymano od kontrahenta fakturę za środek trwały. Według faktury wartość środka trwałego wynosi 8000 i VAT, czyli 8400 czy 1840 i faktura opłacono od razu z rachunku bankowego. Środek trwały nie wymaga montażu. Czyli w tym momencie musimy zauważyć, że to jest dopiero faktura, która jakby dotyczy operacji zakupu środka trwałego. To, że ja otrzymam fakturę za zakup środka trwałego, czyli my otrzymaliśmy, nie my komuś wystawiliśmy, my otrzymaliśmy, oznacza to tyle, że prawdopodobnie będziemy mieć do czynienia z zakupem środka trwałego na 8000 zł, ale że nasz kontrahent wystawił nam fakturę, która posiada VAT, musimy w tym momencie naliczyć, ile to byłoby VAT-u w złotówkach, czyli 23% naliczamy od 8000 zł, czyli będzie to VAT w wysokości 1840 na koncie rozrachunki z tytułu VAT po lewej stronie, bo są to należności, czy to jest VAT naliczony od naszego zakupu i jednocześnie tu była informacja w naszej piątce, że fakturę opłacono przelewem, czyli będziemy mieć tutaj przykazanie jakiegoś zakupu i jednocześnie po prawej stronie na koncie rachunek bankowy mamy wypływ pieniędzy na kwotę netto plus VAT, czyli całkiem komplet brutto. I pamiętajmy o tym, że konto rachunek bankowy jest to kolejne konto typowo aktywne, które służy nam do rozliczania operacji prowadzonych na działalności, gdzie w kontach aktywnych oczywiście po lewej stronie mamy zwiększenie, po prawej zmniejszenie. No i się zgadza, że jeżeli z rachunku bankowego mają mi wyjść pieniądze, to po prawej stronie jest to zmniejszenie, jednocześnie po lewej stronie jest jakby w cudzysłowie przyrzeczenie zakupu, a tutaj będzie jego rozliczenie, czyli tutaj powinno być, a to, że jest. To jeśli chodzi o piątkę, szóstkę. Zapłacono za transport środka trwałego przelewem z rachunku bankowego 200 zł plus 46 zł podatku VAT, czyli razem 246. Czyli ponawiam sytuację, że z rachunku bankowego zostało zapłacone, czyli po prawej stronie 246 zł i transport tego przyrzeczonego środka trwałego jest, czyli bo ja go jeszcze nie mam, na razie zapłaciłam po prostu za dany środek trwały 200 zł, od niego naliczono VAT, który jest w tym momencie naliczony od czyjejś faktury dla mnie wystawionej. Tu oczywiście ona jest zapłacona. Jeszcze teraz jeden element. Dlaczego to nie jest jakby na koncie pozostałe rozrachunki? Bo w pozostałych rozrachunkach, mówiłam, naliczamy należności i zobowiązania, a jak ja od razu reguluję moje zobowiązania, to czyli dokonujemy operacji na rachunku kasa, czy też gotówka, czy też na koncie rachunek bankowy, to ja nie mam po prostu takiego zobowiązania, dlatego lecimy od razu na koncie rachunek bankowy. Dobrze, siódemka. Jeżeli odebrano środek trwały i urządzenie wyceniono je na 8200, to oznacza, że jeżeli tu poniesione zostały koszty związane z zakupem tego środka trwałego i w siódemce jest powiedziane, że odebrano środek trwały, oznacza to tyle, że odebrano jakby fizycznie otrzymaliśmy i ten zakup jest rozliczony. Tu powinno być kupione, a tu faktycznie jest określona kwota, w jakiej wysokości my po prostu dokonaliśmy tego zakupu. I ta kwota 8200 tutaj jest zapisana po prawej stronie jako rozliczenie i zarazem po lewej stronie na koncie środki trwałe pojawia się dodatkowa zwiększająca
wysokość środków trwałych, kwota operacji siódmej na kwotę na wysokości 8200 po przeciwnej stronie, co na koncie rozliczenia środków trwałych. Potem mamy ósemkę. Otrzymano środek trwały jako darowiznę. Wyceniono go na kwotę 5000 zł. Jeżeli otrzymano jakikolwiek środek trwały, to po lewej stronie na koncie środki trwałe pojawia się zwiększająca kwota, tu akurat na 5000 zł, z numerem operacji 8, numer 8. I zwracamy uwagę, że ten środek trwały został otrzymany jako darowizna. Oznacza to tyle, że w związku z prowadzeniem działalności otrzymaliśmy dodatkowe przychody, czyli jakąś korzyść w tym sensie. Bo mamy korzyści, czyli przychody i koszty, czyli jakieś kwoty zmniejszające. Czyli jeżeli tu po lewej stronie mieliśmy zwiększenie środka trwałego, traktujemy to dwustronnie jako dodatkowe pozostałe przychody operacyjne, czyli związane z prowadzeniem działalności. Dziewiątka. Na rachunek bankowy wpłynęła dotacja na zakup środka trwałego w kwocie 16000 zł. Jeżeli po pierwsze na rachunek bankowy wpłynęły jakiekolwiek pieniądze, to na koncie rachunek bankowy po lewej stronie pojawia się dodatkowa kwota, tu akurat w wysokości 16000 zł. Jeżeli te pieniądze są przeznaczone na tutaj dotacje na zakup, to oznacza, że ja nie kupuję od razu środka trwałego, ani też go nie będę budować. Po prostu za jakiś czas będę musiała się z tych pieniędzy rozliczyć. Zakupiono, płacąc z rachunku bankowego, za samochód częściowo sfinansowany z dotacji. Cena samochodu wykazana na fakturze 30 000 zł i 6900 złotych VAT-u, czyli razem 36900, wystawiono dokument OT. To samo określenie dokument OT oznacza, że operacja będzie dotyczyła na pewno konta środki trwałe, bo OT to jest otwarcie środka trwałego i jednocześnie jest informacja, że zapłacono z rachunku bankowego. Czyli oznacza to, że na koncie rachunek bankowy, który jest, znowu powtarzam, kontem aktywnym, po prawej stronie następuje zmniejszenie o kwotę pełną, czyli VAT plus wartość netto tego samochodu, czyli 36 900. I co? Po prawej stronie tutaj jest zmniejszenie, a po lewej stronie mamy więcej wartości środków trwałych i jednocześnie mamy tutaj rozrachunki z tytułu VAT na kwotę 6900, co oczywiście się bierze z wartości VAT-u 23% od wartości środka trwałego. Pamiętamy, że środki trwałe są naliczane typowo, tutaj ustalane są tylko w kwotach netto VAT, jest rozliczane na tym koncie i wychodzi nam z rachunku bankowego i dotyczy też pozostałych rozrachunków. Tutaj VAT-u nie ma. I teraz, jeżeli w dziesiątce było napisane, że zakupiono, to oznacza, że ten dokument, płacąc z rachunku bankowego, to oznacza, że na pewno operacja dotyczy zmniejszenia wartości rachunku bankowego i jednocześnie od razu przyjęcia na stan środka trwałego. Jeżeli w jedenastce zlikwidowano środek trwały o wartości początkowej i całkowicie on był umorzony od 2 lat, to w tym momencie o tej wartości początkowej 19500 mamy zmniejszenie stanu środków trwałych, numer operacji 11, i jednocześnie pojawia nam się pierwszy raz jakby księgowanie na koncie umorzenia środków trwałych, czyli na takim koncie dodatkowym, w którym piszemy, ile łącznie utraciły nasze środki trwałe na wartości. Czyli jeżeli tutaj po prawej stronie mamy zanotowane 19500, to po lewej stronie pojawia nam się pozycja w tej samej wysokości, ponieważ była tu informacja, że ten środek trwały całkowicie został umorzony. Czyli to jest jakby element związany z amortyzacją. Umówiłam ją na innym, zdecydowanie krótszym filmiku u mnie. W 12 mamy już sytuację,
to chyba będzie później, wycofano z ewidencji. Dobra, na razie 12. Zapłacono fakturę za usługi przy likwidacji środka trwałego 300 zł. I teraz w 12 całkowicie zapłacimy z rachunku bankowego całą kwotę 369 i na to składa się, jak tu było po prawej stronie, po lewej stronie ponieśliśmy dodatkowe koszty związane z prowadzeniem działalności, czyli są to pozostałe koszty operacyjne i jednocześnie od faktury, którą nam ktoś wystawił, mamy 69 zł, a wynika to po prostu z przemnożenia VAT 23% razy kwota netto danej faktury 300 zł. Na pozycji 13 wystawiono fakturę za sprzedany środek trwały na kwotę 7000 zł z VAT-em 1600 i mamy 1610 oczywiście i daje to nam łącznie 8610. Jeżeli my wystawiliśmy komuś fakturę, to oznacza, że dla nas powstaje należność na kwotę pełną z VAT-em, czyli 8610. Pojawia się to albo na koncie pozostałe rozrachunki po lewej stronie, albo na wyodrębnionym koncie należności od odbiorców w tej samej wysokości. Tylko że pamiętamy, że z tej kwoty 1860 część tej kwoty musimy potraktować po prawej stronie na koncie rozrachunki z tytułu VAT po prawej stronie, bo po lewej, jak mówiłam, to jest jak ktoś nam wystawia fakturę, a po prawej stronie, jeżeli my komuś wystawiamy fakturę i jeżeli my wystawiamy komuś fakturę na kwotę 7000 plus VAT, oznacza, że będzie to tak zwana faktura sprzedażowa. A więc musimy oznaczyć to jako przychody operacyjne pozostałe, no bo to są pozostałe, czyli te niezwiązane bezpośrednio z naszym powiedzmy typowym tematem prowadzenia działalności, tylko ze sprzedaży środków trwałych, czyli to, co możemy dodatkowo zarobić, ale nie na bezpośredniej, nie wynikające bezpośrednio z naszej działalności. Dlatego to są pozostałe przychody operacyjne. To była 13, 14. Jeżeli to było dopiero wystawienie samej faktury, to w kolejnym punkcie mamy przykład wycofania z ewidencji. Bo to, że ja wystawię jakąś fakturę, to nie oznacza, że ten środek trwały nie jest jeszcze wykorzystywany w mojej działalności. Wszystko jest tak jakby porozbijane. W 14, jeżeli wycofano z ewidencji środek trwały i początkowo on był wart 18600, a dotychczas umorzenie było na 12300, to oznacza, że z konta środki trwałe schodzi mi, czyli zmniejszamy po prawej stronie środek trwały, który początkowo był wart 18400. Mamy w tym momencie, dopisujemy pozycję umorzenia środków trwałych, czyli o ile nasz środek trwały początkowo wart 18600 stracił na wartości i to, co nie możemy już odzyskać, powiedzmy, bo nie wykorzysta, jakby ten środek nie jest w pełni zużyty, musimy zaksięgować to jako koszt, pozostały koszt operacyjny, czyli koszt związany z działalnością operacyjną, ale pozostały, czyli nie związany typowo z produkcją jakiegokolwiek asortymentu. I ta kwota 6300 wzięła się z tej różnicy, ile wart na początku był nasz środek trwały, ile stracił na wartości. I będzie to ta kwota, ile straciliśmy wyrzucając ten środek trwały z naszej ewidencji. I wrzucamy to w koszty. Przedostatnia operacja to jest zlikwidowano środek trwały o wartości początkowej 11900 i dotychczasowym umorzeniu 8800. Powodem likwidacji była nieprzydatność technologiczna urządzenia. Czyli dla mnie jest to sytuacja analogiczna. Czyli środek trwały początkowo był wart 11900, o tyle zmniejsza się wartość środka trwałego. Dopisujemy, ile on stracił na wartości w czasie użytkowania w naszym przedsiębiorstwie, czyli na koncie umorzenie środków trwałych po lewej stronie dopisujemy sobie taką ewidencję kosztów
zmniejszenia wartości środków trwałych i dodatkowo traktujemy pozostałą kwotę jako utratę wartości środka trwałego, bo jak ja tego środka trwałego nie będę używać, to powinien on później, oczywiście może być na przykład sprzedany albo zlikwidowany, ale jeżeli kupiłam go po 11 900, a on w tym momencie stracił podczas prowadzenia działalności 8 800, to w pewnym momencie do zagospodarowania mi zostaje kwota 3100, z którą trzeba, powiedzmy, zrobić jakiś porządek, nazwijmy. I 16 przyjęto do magazynu materiały stanowiące odzysk ze zlikwidowanego środka trwałego na kwotę 980 zł. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli w tym momencie w ogóle przyjęto do magazynu materiały, to oznacza, że na koncie materiały, które jest kontem aktywnym, po lewej stronie pojawia się zapis zwiększający stan materiałów na 980 zł, a po prawej stronie pojawia się ta pozycja jako pozostały przychód operacyjny, czyli jakby dodatkowa, znowu mówię, korzyść związana z prowadzeniem działalności, ale nie bezpośrednio z typowym prowadzeniem działalności, czyli to jest jakaś korzyść dodatkowa.